obserwuj. twitter.com/polskieradio24. W kalendarzu dziś 16 dzień czerwca, czwartek, 6 minut po godzinie 19. Przed mikrofonem Polskiego Radia 24 Mateusz Drozda, witam Państwa. Sukcesy w grze na giełdzie i prowadzenie dobrze prosperującej firmy. To marzenie niejednego dorosłego. Centrum Edukacji Obywatelskiej, myśląc o przyszłości najmłodszych pokoleń, wraz z Narodowym Bankiem Polskim w tym roku zorganizowało już 7. edycję projektu Młodzi Przedsiębiorczy, adresowanego do nastolatków. Młodzi adepci biznesu w ramach przedsięwzięcia w ciągu ostatniego roku szkolnego mierzyli się z zadaniami giełdowymi, musieli także stworzyć projekt własnej firmy. Jak poradzili sobie z tymi zadaniami? Sprawdził to Michał Szkaradek, który wybrał się do NBP na dzisiejszą galę podsumowującą tegoroczną edycję projektu. Ten program jest od 7 lat. W tym roku jest to 7. edycja. Mamy nadzieję, że będzie program kontynuowany. Magdalena Świderska. Pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej, jestem koordynatorką programu Młodzi Przedsiębiorczy. Powstał z inicjatywy Narodowego Banku Polskiego, który dba o edukację ekonomiczną i przedsiębiorczą młodych ludzi i oczywiście naszego Centrum Edukacji Obywatelskiej, które też zajmuje się edukacją różnego typu obywatelską. Jak Pani ocenia pomysłowość uczestników? Pracuję w tym projekcie nie od początku, ale prawie od początku, czyli od 6 lat jestem zaangażowana na różnych pozycjach i jestem cały czas po 6 latach pod wrażeniem kreatywności młodych ludzi. Są to uczniowie gimnazjum, więc to są ludzie bardzo młodzi, natomiast są pełni chęci nauczenia się czegoś, stworzenia własnych, realizowania własnych pomysłów. Bardzo dobrze sobie radzą w różnych finansowych oraz przedsiębiorczych działaniach, więc myślę, że to jest nie tylko moje zdanie, ale zdanie całego zespołu programu i koordynatorki oraz mentorów i innych osób, które współpracują i tworzą ten program dla właśnie gimnazjalistów. Jakie zadania stoją przed uczestnikami? Program składa się jakby z dwóch części. W pierwszym semestrze roku szkolnego uczniowie zajmują się przede wszystkim finansami, własnymi finansami oraz inwestowaniem na giełdzie i to są takie zadania finansowe, z którymi radzą sobie bardzo dobrze. A druga część związana jest z prowadzeniem własnego wymyśleniem i przeprowadzeniem całości przygotowania biznesplanu własnego przedsięwzięcia. Dzisiejsza gala odbywa się, jak już powiedziałam, 7 raz. I w związku z tym, ponieważ jest to już duży szmat czasu, 7 lat, to jak się ma 7 lat, to się idzie do pierwszej klasy, prawda? Chcieliśmy to uczcić i w tym roku na gali przygotowaliśmy takie wspomnienia, czyli pokazaliśmy, jak wyglądały gale i program od 7 lat. Zaprosiliśmy także absolwentów pierwszych edycji, więc dzisiejsi zaproszeni uczniowie mogli spotkać absolwentów, którzy brali w pierwszej i w drugiej edycji programu, mogli się dowiedzieć, jak potoczyły się ich losy. Staramy się, żeby oprócz tego, że gala polega na tym, że 10 zaproszonych przez nas zespołów z tych 200, które biorą udział w programie, pokazują się tutaj, to do tego staramy się, żeby każda z gali miała jakiś taki temat wiodący. W tym roku to jest właśnie temat, wspominamy 7 naszych poprzednich edycji, z nadzieją, że będzie 7 kolejnych. Uczniowie na swoich stoiskach, jest to taki schemat targów, pokazują to, co wypracowali w programie. To znaczy pokazują zarówno projekty, które realizują w ramach programu, zarówno swoją firmę, jak i przedsięwzięcie, ale pokazują także to, czego się nauczyli, czego nauczyli się pracując w grupie zespołowej, a także pokazują siebie, swoje sukcesy i osiągnięcia. Jest to program roczny, uczniowie pracują w zespole uczniowskim, więc mają czas poznać także siebie, swoje możliwości, bo program ma uczyć nie tylko ekonomii i przedsiębiorczości, ale program też ma uczniów nauczyć takich rzeczy związanych z pracą zespołową, z umiejętnością rozwiązywania konfliktów, planowania własnej pracy. A teraz bijemy brawo uczniom. Nauczyciele i dorośli biją brawo uczniom, bo jesteście naprawdę... Szkoła rodzenia i macierzyństwa Baby Boom. Jesteśmy grupą Gang Dzikich Wieprzy, tak? Nie wyglądamy naprawdę na Gang Dzikich Wieprzy. Jesteśmy paczką 6 dziewczyn, które znają się ze szkoły, są przyjaciółkami i postanowiły wziąć udział w programie Młodzi Przedsiębiorczy. Jesteśmy z Ożarowa Mazowieckiego, z gimnazjum imienia Bohaterów Powstania Warszawskiego. W ramach programu przedstawiłyśmy... sesję, każdy z naszych modułów i projektów przedstawiłyśmy w ramach sesji zdjęciowej i nakręciłyśmy dodatkowo 3 spoty. Nasza grupa docelowa to głównie kobiety w ciąży wraz z mężami w wieku od 20 do 40 lat.
Na naszym stoisku znajdują się ulotki przedstawiające naszą firmę, cennik, który ukazuje oferowane przez nas usługi oraz ankiety, które przeprowadziłyśmy, aby określić grupę docelową. Oferujemy program ćwiczeń fizycznych, ćwiczeń fitness dla kobiet w ciąży oraz zajęcia praktyczne polegające na opiece nad dzieckiem oraz wykłady dotyczące również opieki nad dzieckiem i wychowywania małych dzieci. Ja jestem pod ogromnym wrażeniem naprawdę profesjonalizmu przygotowania zarówno pomysłów na działania prospołeczne, jak i stworzenie własnej firmy. Ewa Duda Maciejewska. Zajmuję się marketingiem, komunikacją, strategią marek od 20 lat. Odwiedziłam 4 stoiska na razie. W każdym z nich grupy najpierw przeprowadziły badania rynku bardzo profesjonalnie, następnie przygotowały cały biznesplan i plan promocyjny swoich przedsięwzięć, wydrukowały ulotki, zrobiły filmy, stworzyły swoje fanpage, strony internetowe, także w pełni profesjonalne przygotowanie pod realizację projektów. Życzę im, żeby naprawdę zdobyli dofinansowania na realizację. Jesteśmy grupą z publicznego gimnazjum w Uszwi, myślę, więc działam, i postanowiliśmy, że założymy gospodarstwo agroturystyczne Osada, w której oferujemy noclegi, mamy wypożyczalnię rowerów, organizujemy różne wycieczki, grille oraz ogniska. Oferujemy także produkty własnego wyrobu, takie jak sok malinowy, jakieś dżemy, ciasta, wędliny i pieczywa. Co tutaj mamy na waszym stoisku? Sernik, jabłecznik, ciasto drożdżowe, regionalne kukiełki dostępne tylko w naszej miejscowości. To jest takie, smakuje jak bułka. Pieczone tylko w naszej miejscowości, uszew. Jajka od naszych kur, ogórki, słoiczną kiełbasę. Jak wrażenia zwiedzających na tegorocznej gali przedsiębiorczości? Ja generalnie w ogóle jestem mile zaskoczony i zainspirowany pomysłowością i oryginalnością projektów młodzieży. Jestem bardzo zachwycony, ponieważ kiedy to ja byłem w gimnazjum, nie miałem okazji startować w czymś takim, a tutaj wiem, że to już po raz kolejny młodzież ma okazję. Jesteśmy ze szkoły z Czastar. Szkoła Bohaterów Września w Czastarach, 1939 roku. Prowadzimy restaurację ze zdrowym żywieniem, która nosi nazwę Find and Food. Tu jest nasze logo. Tutaj są sałatki, tu jest sałatka z zieloną sałatą i z truskawkami. Tu jest zwykła, tradycyjna, warzywna. Tu miałyśmy jeszcze jedną z owocową, z arbuzem, ale niestety uległa wypadkowi. Skąd akurat pomysł na zdrowe żywienie? Ponieważ dużo osób w naszych czasach choruje na otyłość, dużo osób też chce się zdrowo odżywiać i właśnie my chcieliśmy im pomóc w tym. Marcin Kołdej, jestem z publicznego gimnazjum imienia Armii Krajowej w Sieciechowie. Uczę w tej szkole 15 lat w programie Młodzi Przedsiębiorcy. Jestem od tej edycji i jestem bardzo zadowolony, że mogę wziąć w niej udział. Bardzo lubię pracę z młodzieżą i zobaczyłem, że ten program właśnie daje możliwość takiej pracy z młodzieżą, że dzięki temu również wiele mogłem się sam nauczyć takiej pracy, tym bardziej, że ta opieka tych osób, które koordynowały pracę tego projektu, naprawdę była duża, było duże wsparcie i dzięki temu mogłem poznać nowe techniki, między innymi uczenie poprzez TIK, także bardzo dużo również osobiście mi to. Chodzi o technologię informacyjno-komunikacyjną. Założyliśmy sobie grupę na Facebooku, to mogliśmy na bieżąco wymieniać się informacjami, uczniowie mieli ze mną stały kontakt, wysyłali mi jakieś prace, które mogłem zobaczyć, niekoniecznie nawet logując się na koncie tego programu. Mogliśmy poznawać nowe metody pracy, robienia na przykład prezentacji wspólnie w jednym czasie, także to są naprawdę takie fajne, nowoczesne metody, gdzie będąc w różnych miejscach mogliśmy jednocześnie wykonywać jedno zadanie. Lidia Majdej, jestem z gimnazjum w Topoli Królewskiej. To jest EB Space, czyli portal społecznościowy, portal informacyjny, skierowany specjalnie z myślą o nastolatkach i młodych dorosłych. Redagujemy informacje z najróżniejszych dziedzin, ponieważ naszą siłą jest nasza różnorodność. Dlatego warto dodać, że na naszej stronie można przeczytać zarówno informacje z działu muzyka, sport, gospodarka, kultura, turystyka czy edukacja. Kamila Józwiak. Strona znajduje się na Facebooku o nazwie Economy Business Space, EB Space. Adam Rzymski. Tutaj możemy znaleźć grę ekonomiczną Gminopoli, którą wykonaliśmy w ramach innego projektu, matematyczne wędrówki po gminie Łęczyca. Jeździliśmy po rejonach naszej gminy łęczyckiej i właśnie zwiedzaliśmy różne miejsca, które są w naszej gminie, i opracowaliśmy grę ekonomiczną na podstawie Monopoli, a tutaj się właśnie nazywa Gminopoli. Ona promuje nasz region oraz właściwie może też pogłębia integrację, ponieważ jest to gra zespołowa.
Relację przygotował Michał Szkaradek. A już teraz w Polskim Radiu 24. Kub Kukla. Polskie Radio 24. Polskie Radio 24. Obecnie przytłacza nas natłok informacji, ogromną rolę w ich przekazywaniu pełnią media. Jak odnaleźć się w społeczeństwie informacyjnym? Pomocy w odpowiedzi na to pytanie udziela Centrum Edukacji Obywatelskiej, które za sprawą swojego programu edukacji medialnej Włącz się młodzi i media popularyzuje wśród najmłodszych wiedzę o środkach masowego przekazu. Na galę podsumowującą tegoroczną edycję projektu z mikrofonem wybrał się Michał Szkaradek, który rozmawiał z koordynatorką projektu Katarzyną Grubek. Nazwaliśmy to Festiwalem Kampanii Uczniowskich. To dwudniowy festiwal kampanii uczniowskich, podsumowanie ich całorocznej pracy w ramach naszego programu. Jakie były założenia programu? To jest program edukacji medialnej, którego celem jest zwrócenie uwagi młodzieży na to, jak odbierać media, jak krytycznie odbierać przekazy medialne, ale również jak świadomie tworzyć media. Tym programem chcemy nauczyć ich, by byli bardziej świadomi, by również zwracali uwagę na zagrożenia chociażby w internecie. Ale też pokazywać pozytywne strony nowych technologii. Co działo się w ramach projektu? Projekt realizujemy od 3 lat. Robiliśmy go z fundacją Events Foundation. Zrealizowaliśmy przy wsparciu finansowym ministra kultury i dziedzictwa narodowego. W ramach tego programu przygotowaliśmy kursy internetowe dla uczniów i nauczycieli, materiały pomocnicze, scenariusze do zajęć oraz zaproponowaliśmy formułę pracy projektowej. To znaczy uczniowie razem z pod opieką nauczycieli realizują m.in. kampanie społeczne, wybierają jakiś ważny dla nich problem społeczny, temat, po czym przy użyciu mediów, nowych technologii, ale również projektując plakaty, ulotki, przeprowadzają taką kampanię społeczną u siebie w szkole, na terenie swojej miejscowości. Konrad. Cześć, jestem Czarek. Przyjechaliśmy ze Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim. Czego dotyczył wasz projekt? Nasz projekt to była kampania społeczna dotycząca motywacji. Chcieliśmy pokazać młodym ludziom ścieżki rozwoju, ścieżki spełniania marzeń i ukierunkować ich w ten sposób, żeby było im łatwiej w przyszłości po prostu. Co jest efektem waszych działań? Efektem naszych działań jest zyskanie wielu doświadczeń. To dla nas osobiście wiele doświadczeń, kontaktu z ludźmi itd. Ale dla osób, które tego słuchały, na pewno wiele technik, sposobów, jak się zmotywować do dalszej pracy. To znaczy w związku z naszą pracą można zobaczyć bloga, można zobaczyć 2 spoty, które są w internecie. Można także zobaczyć kilka artykułów, kilka grafik motywujących. Wszystko to znajduje się na naszym blogu. Poza tym przeprowadziliśmy kilka warsztatów dla gimnazjalistów. Byliśmy w ponad 13 szkołach w powiecie mińskim, gdzie właśnie przeprowadziliśmy wykłady i pokazywaliśmy face to face, jak mogą spełniać swoje marzenia. www.mocmotywacji.wordpress.com. Serdecznie zapraszamy. Adriana, 5. Liceum Ogólnokształcące w Rybniku. Tematem naszej pracy były zwierzęta, dokładnie to psy, ich prawa i traktowanie. Hasło naszej kampanii to zwierzę się nie zwierzy. Stworzyliśmy filmiki kampanijne, zaangażowaliśmy ludzi z klasy, ze szkoły oraz poza niej do tworzenia różnych memów promujących nasze działania. Wszystko jest publikowane na stronie naszej grupy dziennikarskiej. Dziewczyny na piątkę, na Facebooku można nas znaleźć i na YouTubie mamy filmiki kampanijne udostępnione. I mamy również wydarzenie na Facebooku stworzone z naszej kampanii. Zwierzę się nie zwierzę. Tomek. Jestem ze szkoły podstawowej nr 70 w Łodzi imienia Stanisława Wyspiańskiego. Przygotowaliśmy projekt o niebezpieczeństwie czyhający na nas w sieci. Robiliśmy prezentacje, przychodzili do nas różni ludzie i się wypytywali, czy wiemy, jakie niebezpieczeństwa na nas czyhają w sieci. Z Katarzyną Grubek rozmawiał Michał Szkaradek. Już za chwilę wiadomości w Polskim Radiu 24, a po nich magazyn Polska do 23:00.